Słuchajcie, jestem przerażony, zszokowany tym, co dzisiaj przeczytałem w Biblii, w tak zwanej tysiąclatce, czyli tej, którą tam widzicie z tyłu. Ściślej w przedmowie do tej Biblii, którą napisał ksiądz Stefan kardynał Wyszyński swego czasu. A pisze tam tak, nie czytam całej przemowy, tylko jedno zdanie czy dwa. Potrzebą naszego serca jest okazać tę wierność nie tylko literze, ale i duchowi prawa Bożego. Oby wszyscy głodni słowa żywota poszli za natchnieniem Ezechiela. Zjedz tę księgę, a idź i mów. No, jeszcze raz przeczytam. Powtarzam, to są słowa księdza kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, świętej pamięci już. Oby wszyscy głodni słowa żywota poszli za natchnieniem Ezechiela. Zjedz tę księgę, a idź i mów. Kurczę, no to przecież ja jestem głodny słowa żywota. Czyli powinienem zjeść tą księgę, no i potem dopiero tutaj głosić, mówić i tak dalej. Kurczę, no nie zostaje mi nic innego, jak iść i posłuchać tego, co ksiądz kardynał powiedział. Ciężko. Proszę Państwa, i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. No nie tyle o jedzeniu Biblii, ile o dobrym rozumieniu słów, które wypowiadał Jezus i apostołowie, czy pisarze Biblii. Bo jeżeli źle te słowa rozumiemy, na przykład tak jak ja przed chwilą pokazałem, tak jeden na jeden, fizycznie, dosłownie, no to oczywiście dochodzi do takich groteskowych absurdów, jak tutaj pokazałem przed chwilą. Prymasowi Polski wcale nie chodziło o to, żeby jeść fizycznie Słowo Boże, żeby się nim karmić fizycznie. No, co by było, gdyby tak wszyscy zrozumieli? No, absurdalne by to było. Myślę, że wielu ludzi odeszłoby w ogóle od Kościoła, a wielu byłoby ateistami. No i często właśnie dlatego są ateistami albo niewierzącymi, ponieważ źle rozumieją to, co Jezus powiedział na kartach Słowa Bożego. I dzisiaj się na dzisiejszym przykładzie nauczymy tego właśnie, jak dobrze rozumieć słowa Jezusa i kiedy one są dobrze przez nas pojęte, zrozumiane i służą nam i naszemu rozwojowi, naszemu życiu, a kiedy mogą spowodować przeciwny skutek. No, zacznijmy czytać. Więc ostatnio pamiętamy, przypomnę, czytaliśmy początek 6 rozdziału, historię o tym, jak Jezus w cudowny sposób rozmnożył chleb i ryby dla 5000 mężczyzn, czyli dla kilkunastu tysięcy zebranych tam ludzi. No i ci ludzie, bardzo im się chyba ten cud spodobał, bo nazajutrz tłum, jak czytamy tutaj w 22 zdaniu, nazajutrz tłum stojący na drugim brzegu morza zauważył, że tam nie było żadnej innej łódki, tylko ta jedna, do której wstąpili jego uczniowie i że Jezus nie wstąpił do łodzi razem ze swoimi uczniami, ale uczniowie jego odpłynęli czy odeszli sami. I przypłynęły i inne łodzie z Tyberiady, blisko miejsca, gdzie jedli chleb. Z Tyberiady, która leżała po przeciwnej stronie Jeziora Galilejskiego, jak spojrzymy na mapę, po lewej stronie, natomiast te pustkowie, na którym zostało rozmnożenie tego chleba, leży po przeciwległym brzegu niż Tyberiada. Natomiast miejsce, w którym mieszkał Jezus, bo Jezus mieszkał od jakiegoś czasu w Kafarnaum, nad brzegiem jeziora, leży całkiem na północy, czyli na wierzchołku, na górze tego Jeziora Galilejskiego, jak zobaczymy go na mapie. Więc w takim trójkącie jakby. Z tego pustkowia ludzie zaczęli się tam zbierać znowu, no bo wiadomość rozeszła, że jest darmowy chleb i ryby. No kto by nie chciał takiego króla? Też chcieli go obwołać, jak przypominam tylko poprzedni odcinek, chcieli Jezusa obwołać królem, no bo każdy by chciał mieć takiego króla, który rozdaje chleb i ryby za darmo, no i w ogóle no, daje ludziom wspaniałe konsumpcyjne życie. No i te łodzie tam przypłynęły, no ale Jezusa i uczniów tam już nie było, jak słyszymy. No więc wiecie, w dobie, kiedy nie było internetu, kiedy nie było komórek, ani żadnych innych sposobów komunikacji międzyludzkiej, no jedynym sposobem było
uruchomienie szarych komórek i pomyślenie, no gdzie teraz może być Jezus? No skoro odpłynęli gdzieś tam wieczorem późnym, czy nocą nawet, to gdzie mogli odpłynąć? No najprawdopodobniej do domu Jezusa, do Kafarnaum. No po prostu, żeby na nocleg, no a gdzie mieli spać? No mogli oczywiście pod drzewkiem, ale skoro Jezus miał tam dom, tutaj przy okazji taki przyczynek, no dlaczego Jezus przeniósł się z Nazaretu do Kafarnaum? To jest jakieś dziwne, tak? Wszyscy wiemy, że Jezus mieszkał przez w zasadzie całe prawie swoje dorosłe życie w Nazarecie. No oprócz tego ostatniego czasu, kiedy właśnie zmienił miejsce zamieszkania. Ale dlaczego? Tutaj można się zastanowić. Prawo żydowskie, no, którego Jezus oczywiście przestrzegał w najdrobniejszym szczególe, nakazywało, żeby szanować, czcić swoich rodziców. To jest czwarte przykazanie. No i w ramach tego szacunku i czci, no, mężczyzna, który zostawał w domu, a wyglądało na to, że Józef już nie żył, mąż Maryi już nie żył w tym czasie, nie jest ani razu wspomniany tutaj w trakcie tej akcji, która się rozgrywa w tych trzech latach ewangelicznych. Prawdopodobnie Maryja była już wdową. No, zostałby, jeżeli Jezus był jedynakiem, no zostałaby wdową w domu razem ze swoim jedynakiem w Nazarecie. I wtedy ten jedynak miałby taki moralny obowiązek, no, też poparty i przykazaniem, żeby opiekować się swoją matką, która została wdową. No a wiadomo, że Biblia naucza, że prawdziwą pobożnością jest opieka nad wdowami i sierotami oraz powstrzymanie się od wpływów tego świata. A więc mamy być, no nie iść za tym światem, nie uczyć się tego, czego nas świat naucza, nie biec w tej galopadzie wyścigu szczurów, tylko mamy się powstrzymać od wpływów tego świata i opiekować się ludźmi w potrzebie. Wtedy tymi ludźmi w potrzebie były sieroty i wdowy. No wdowy nie mogły pracować, nie było też ZUS-u, żadnych emerytur czy czegoś takiego. Jedyną emeryturą i zabezpieczeniem na przyszłość były dzieci. Dlatego wtedy rodziny były dość wielodzietne, bo to dawało większą pewność, zabezpieczenie bytu rodziców na przyszłość. Jeżeli Jezus był jedynakiem, jedynym dzieckiem Maryi, no to byłoby to dosyć trudne do zrozumienia, dlaczego odsunął się wtedy i zamieszkał w Kafarnaum, a powinien opiekować się matką. Natomiast jest to takim przyczynkiem do zastanowienia się, czy Maria miała jeszcze inne dzieci. Oczywiście nie jest to najważniejszy temat w Biblii, no ale można, sam dokładnie nie wiem, jak to jest, czy miała, czy nie miała, bo są pewne argumenty, które przemawiają za tym, że Maria miała jeszcze dzieci, ale są inne, które przemawiają, że mogła nie mieć. Natomiast ten argument przemawia za tym, że miała. Jeżeli miała jeszcze inne dzieci, to w ten czas te inne dzieci, bracia, siostry Jezusa, zajęliby się matką. Mogła być taka umowa pomiędzy nimi. Słuchajcie, my się zajmiemy matką, tutaj będziemy się nią opiekować, no a ty, jako prorok Boży, tak o sobie twierdzisz, pójdziesz w świat i będziesz nauczał i głosił Ewangelię i zostaniesz tym apostołem Bożym czy prorokiem jakimś. No więc tak mogło to wyglądać. Ale wracajmy do tematu. No i gdy znaleźli się na drugim brzegu morza, czyli Jeziora Galilejskiego, powiedzieli do niego: Rabbi, czyli nauczycielu, kiedy się tu zjawiłeś? Chcieli wiedzieć, jak się to stało. No, wiemy też, ja tego nie czytałem, ale wiemy też, że Jezus tam znalazł się po drugiej stronie tego jeziora w sposób cudowny. Przeczytajcie sobie sami, w jaki sposób do tego doszło, bo tutaj nie będę tego streszczał. Jezus w odpowiedzi rzekł im: Zaprawdę mówię wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cudowne znaki, ale że jedliście chleb i zostaliście nasyceni. Czyli Jezus mówi im prawdę prosto w oczy. No, dosyć taką przykrą, bo tutaj, bo dlaczego ludzie w ogóle ewentualnie, nie oczywiście nie wszyscy, ale ewentualnie niektórzy lgną, czy szukają Boga, czy Jezusa? Dlatego, że są kilka takich poziomów jest. No, zacznę od tego najwyższego. Ten najwyższy poziom to oczywiście jest pragnienie, żeby Boga uczcić, podobać Mu się, szukać zbawienia, szukać życia wiecznego, szukać tej wieczności, szukać tego czegoś, co jest w człowieku i szukać po prostu tej prawdy, która jest w Jezusie i w Bogu.
To jest bardzo szlachetne. Taka pobudka i powód, dla którego niektórzy ludzie szukają Boga. No, trochę niższą pobudką jest, ponieważ Jezus uzdrawiał, czynił wiele różnych cudów. Był wszechmogący, jak widać było też poprzedniego wieczora i poprzedniego dnia, kiedy rozmnożył chleb, a potem uciszył burzę na morzu, na jeziorze. Więc ludzie szukają kogoś, kto da im oparcie, uzdrowi w czasie choroby, wspomoże, jak, nie wiem, jest wojna, problem, bezrobocie, nie ma chleba i tak dalej. Ale jest też jeszcze trzeci gatunek ludzi, którzy przychodzą do Jezusa, no bo chcieliby wygodnego i przyjemnego życia. No tak jak ci ludzie tutaj właśnie. Oni już nawet nie dlatego, że Jezus był wszechmogący i czynił tak wielkie znaki i cuda, które potwierdzały, że nie jest kimś zwyczajnym, nie jest nawet zwykłym prorokiem, kimś większym nawet od zwyczajnego jakiegoś tam proroka. Oni już nawet to ich nie ruszało, nie ekscytowało, tylko chcieli po prostu chleba i ryb. No, daj nam żarcie. Daj nam, tutaj micha jest najważniejsza, czubek naszego nosa i chcemy po prostu się najeść i tyle. Czyli są ludzie, którzy z powodu swojego konsumpcyjnego stylu życia i pragnienia, żeby zaspokajać swoje zachcianki i przyjemności, no i wszystkie potrzeby bytowe, no idą za Jezusem, tak? To się to nazywa Ewangelia sukcesu. Zresztą ona obejmuje też tą drugą grupę, która pragnie głównie uzdrowienia i wsparcia i takiego oparcia w Bogu i tak dalej. Po prostu chcą być zdrowi, szczęśliwi i mieć pełną michę. No i to był gatunek ludzi, którzy tutaj przyszli do Jezusa go poszukiwać, bo chcą mieć pełną michę. Myślę, że z takimi ludźmi najtrudniej jest dojść do ładu. No ale zobaczymy, jak Jezus z nimi rozmawia. Najpierw im to uświadomił, że zabiegacie właśnie o ten pokarm fizyczny, a macie zabiegać nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Nie zajmujcie się tylko tymi sprawami bytowymi i codziennymi, które was tak straszliwie zajmują. Wiecie, no ja to widzę na swoim kanale. No tutaj mam to samo. No, jak zrobię jakiś film o węglu, o tym jak się zaopatrzyć, tam kryzys węglowy, opałowy i tak dalej, ile teraz kosztuje, gdzie można kupić, no to są, wiecie, to tam 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy wejść. To ludzi interesuje, tak? Czyli taki byt codzienny. Ja nie mówię, że to nie jest ważne, bo przecież Jezus poprzedniego wieczora, dnia poprzedniego, rozmnożył chleb i ryby. Ludzie byli głodni, on im dał. To nie jest nieważne, a więc Bóg zaspokaja też nasze potrzeby. Ale właściwa jest kolejność tych potrzeb, albo kolejność tego, co my uważamy za ważne, czyli nasze priorytety życiowe. Najpierw Bóg i Jego sprawy, a potem nasze sprawy. Jeżeli my zatroszczymy się o Boże sprawy, to Bóg na pewno zatroszczy się o nasze sprawy. Tak jak Słowo Boże naucza w innym miejscu, Królestwa Bożego szukajcie wpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Bóg da nam wszystko inne, pod warunkiem, że my troszczymy się bardziej o Jego interesy niż tylko i wyłącznie o swoją własną michę i pełny brzuch. Bo jeżeli tak to ma wyglądać, no to w zasadzie nasz pępek jest centrum wszechświata. I wszystko się ma krążyć wokół naszego pępka. Łącznie oczywiście z Jezusem, który jak mały samolocik ma wokół nas krążyć i zaspokajać wszystkie nasze zachcianki i potrzeby. No ale kto tu jest sługą, a kto tu jest Panem? No w tym wypadku tutaj chcielibyśmy, żeby Jezus był na nasze usługi. No a Słowo Boże naucza czegoś innego. To ty jesteś niżej, a Bóg jest wyżej. Jeśli ty będziesz Bogu służył, usługiwał, postawisz się w tym miejscu, w którym masz być, a Boga postawisz w centrum i ty będziesz krążył wokół Niego, chcąc Mu się spodobać, to Bóg zaspokoi wszelką twoją potrzebę. I myślę nawet, że cię uzdrowi, jak będziesz potrzebował tego. Idźmy dalej. Powiedzieli więc do Niego, co mamy czynić, by trudzić się dziełami Boga? Czyli Jezus mówi im, odwróćcie swoją uwagę i wzrok z tego żarcia tutaj chleba, konsumpcji ziemskiej i tak tylko czubek nosa i tylko orzemy tym nosem po ziemi, żeby zdobyć tylko sobie żarcie, zdrowie i przyjemności. Odwróćcie wzrok i zwróćcie na Boga. A oni mu mówią,
No tak, dobrze prawisz. To powiedz nam, co mamy czynić, jakie dzieła Boże wykonywać, abyśmy się Bogu podobali. No to się, dla mnie to jest... Ja czytam Biblię ze zrozumieniem. Staram się zrozumieć tych ludzi. No przecież ludzie, którzy biegają za chlebkiem i rybkami, za darmo, żeby je mieć, żeby im Jezus znowu rozmnożył, no przecież nagle nie zmieniają swojej mentalności i mówią, to my teraz będziemy dzieł Bożych szukać i je wykonywać. To jest ewidentna manipulacja z ich strony, tak? Oni chcieli się Jezusowi przypodobać, takie pochlebstwo mu powiedzieć, no żeby go po prostu kupić, no bo nie udało się poprzedniego dnia, kiedy chcieli go obwołać królem, wspaniały, fantastyczny król by był, nie? No ale nie udało się go zmanipulować, Jezus usunął się na górę, uciekł po prostu przed obwołaniem go królem, przed wygraniem wyborów prezydenckich. No i teraz próbują go podejść z innej strony. No będziemy się dziełami Bożymi trudzić, tak? Jezus w odpowiedzi rzekł im, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. No i teraz klucz programu. To jest jeden z najważniejszych momentów tego słowa tutaj, które czytamy. No jak to? Żebyście wierzyli, w którego On posłał. No przecież my Go widzimy. On tutaj chodzi, no chodzi, gadamy z Nim. No jak mamy nie wierzyć? No wierzymy. To myślicie, że oni nie wierzyli? Że myśleli, że Jezus jakąś zjawą jest czy kimś? Postacią niehistoryczną? Oni wierzyli bardziej niż my, że Jezus jest postacią historyczną i właśnie z nimi tutaj rozmawia. Tak samo jest w Biblii napisane o diable. Jest napisane w Biblii w innym miejscu, że diabeł wierzy i drży. No wiadomo, przed czym drży, przed karą ostateczną i przed tym jeziorem ognistym, do którego zostanie wrzucony, bo jest wiadomo, że on się nie nawróci. Nie nawróci się, nie będzie pokutował, więc zostanie wrzucony do jeziora ognistego i poniesie tam wieczną karę, czyli w piekle. No więc drży, ale wierzy, jest napisane. No to co mu ta wiara daje? Co mu ta wiara daje? Nic mu nie daje. To nie o taką wiarę chodzi. To nie chodzi o taką wiarę, że ja wierzę, że Jezus jest postacią historyczną. Tak, był taki na ziemi, chodził tam, nauczał coś, w końcu go ukrzyżowali. No wierzę w to. To nie o taką wiarę chodzi. Tak wierzą właściwie chyba wszyscy ludzie na świecie, łącznie tam z muzułmanami. Bo i muzułmanie uważają, że Jezus był postacią historyczną, był jakimś tam prorokiem. No nie Synem Bożym, ale prorokiem. Chyba nawet jakimś nieudacznym prorokiem, bo o ile się nie mylę, to oni no, nie poważają jego nauczania i tak dalej. Więc, ale uważają go za jak najbardziej za postać istniejącą, historyczną, też tam gdzieś się odwołują czy powołują. No nie w ten sposób, żeby mu ufać, tylko w ten sposób, że on istniał. No i też i ateiści wierzą, ci, którzy są przy zdrowych, zachowali jeszcze resztki zdrowego rozsądku, również wierzą w to, że Jezus jest postacią historyczną, ponieważ jest to naukowo udowodnione, jest to historycznie udowodnione. Nikt przy zdrowych zmysłach nie podważa istnienia Jezusa i wierzy w Jego istnienie, że taki był, został ukrzyżowany. Więc to nie o to chodzi. No chyba no jest grupa ludzi, która w to nie wierzy, no ale oni mieszkają w zakładzie zamkniętym, lecznictwa zamkniętego, więc no raczej tutaj nie można polegać na ich opinii. No więc nie o taką wiarę Jezusowi tutaj chodzi, kiedy mówi, żeby wierzyli w Niego. O jaką wiarę chodzi? Chodzi o taką wiarę, żeby wierzyć każdemu Jego słowu. Każdemu Jego słowu. Dobrze je zrozumieć, wierzyć, a potem żyć według tego słowa. Narodzić się na nowo do tego nowego życia z wiarą, prawdziwą wiarą w Jezusa. Nie tą taką, jak powiedziałem, że jest postacią historyczną, tą deklaratywną. Tak, wierzymy, no, jest krzyż, wiemy o tym. Tylko z tą wiarą, która zmienia życie. I zaraz się dowiemy, co to znaczy ta wiara, która zmienia życie i co to znaczy wierzyć każdemu Jego słowu, starać się Go dobrze zrozumieć. Tu właśnie w tym fragmencie dowiemy się, co znaczy ta wiara i czym się różni od tej wiary deklaratywnej, o której przed chwilą mówiłem, że to jest postać historyczna i wierzymy wielce. Słuchajcie, czytamy dalej. Jezus ich zobowiązuje do wiary, a oni na to powiedzieli do Niego: jaki więc cudowny znak uczynisz, abyśmy wiedzieli i wierzyli Tobie? Co zrobisz? Słuchajcie, no to mówiłem, że już wcześniej, że oni manipulują. I tutaj też jest manipulacja, bo od razu jest podpowiedź, co on ma zrobić. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak jest napisane. Dał im chleb z nieba, aby jedli.
No więc właśnie, co zrobisz? No to im właśnie o to chodziło, żeby Jezus był tym cudownym rozmnożycielem chleba i ryb i żeby im dawał jeść. Im nie chodziło o to, żeby iść za Jezusem i naśladować Jego styl życia, im chodziło po prostu o to, żeby im rozmnażał tą mannę z nieba, tak, ojcowie na pustyni, Mojżesz to robił, tak, teraz Jezus był takim drugim Mojżeszem, który da im taką mannę i oni będą mieli wygodne i przyjemne życie. Jaki znak uczynisz? Pytają go. No jaki znak uczynisz? No przecież wczoraj uczynił znak, rozmnożył chleb i ryby. W nocy przeszedł przez jezioro, uciszył burzę. A wcześniej były tysiące znaków. No przecież ten tłum, który się tam zbiegł poprzedniego dnia, nie zbiegłby się, gdyby tam nie było Jezusa. Czyli Jezus był postacią znaną. Z czego znaną? No z tego, że czynił wielkie rzeczy, wielkie znaki, wielkie cuda. Oni mówią, no jaki znak byś nam uczynił, to byśmy w ciebie wierzyli, a podpowiemy ci, jaki to znak ma być. Rozmnażaj nam chleb i ryby, to my w ciebie będziemy wierzyli. No, to jest ewidentna manipulacja. Ja myślę, że większość ludzi tak właśnie wierzy, jak oni wierzyli, tak? Postać, która istnieje, historyczna, ale postać, która ma nam służyć, naszym sługom ma być, ma zachcianki nasze spełniać, ma nas uzdrawiać, ma nam chleba dawać, służyć nam ogólnie. A Jezus mówi tak, zaprawdę mówię wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój, który daje wam prawdziwy chleb z nieba, bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Tu już jest wyraźna aluzja do samego Jezusa, do samego siebie robi Jezus aluzję, że chlebem jest ten, który przychodzi z nieba i daje życie światu. Dwie ważne informacje. Żydzi nie wierzyli, że Jezus jest jakimś posłańcem niebios, a już tym bardziej faryzeusze i arcykapłani. Ci go piętnowali wręcz za to, że on się nazywał Synem Bożym i że z nieba przychodzi. A przecież wiadomo, że nie przychodził z nieba, tylko z Nazaretu. No, obecnie z Kafarnaum. No więc Jezus mówi, ja jestem z nieba. To po pierwsze. A po drugie, daję życie światu. Ja daję życie światu. O, no, Żydzi jeszcze tego dokładnie nie zrozumieli, ale czytajmy dalej. Powiedzieli więc do niego, Panie, no to dawaj nam zawsze tego chleba. No dalej nie rozumieją, oni dalej fizycznie rozumieją to, co Jezus im tłumaczy, że on jest tym prawdziwym chlebem z nieba, który daje życie wieczne, a nie tylko te życie tutaj na ziemi. Ale oni dalej rozumieją wszystko fizycznie. Człowiek, który jest osadzony tak fizycznie, po prostu cieleśnie w tym świecie, on nie rozumie, światowy jest, nie rozumie duchowych rzeczy i pojęć. No ale dobra, czytajmy dalej. Jezus im tłumaczy dalej. Ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nigdy nie zazna głodu, a wierzący we mnie nigdy nie zazna pragnienia. Nie znaczy to, że należy rozumieć, że nie będzie pragnął, nie będzie miał głodu, tylko że będzie zaspokojony ten głód i te pragnienie. No bo byłoby takie dosyć dziwne, gdyby po prostu nie mieć głodu, nie mieć pragnień żadnych. No człowiek byłby jakąś rośliną, która w ogóle nie ma żadnych pragnień, ani niczego nie chce i wszystko jej obojętne. Nie, po prostu te wszystkie pragnienia, które masz, nie tylko chleba, tam picia, ubrania się i te fizyczne pragnienia, dachu nad głową, ale wszystkie inne, żeby być przez kogoś kochany, żeby być przez kogoś doceniony, żeby mieć wielką wartość, wszystkie te pragnienia, które są w człowieku wewnątrz, trochę wyższe niż te fizyczne, tylko na których oni się koncentrowali, wszystkie te pragnienia zostaną zaspokojone. W kim? No w Jezusie właśnie. Jezus do tego zmierza, że jeżeli we mnie wierzycie i przyjdziecie do mnie, no to nie zaznacie tego głodu, czyli wasz głód wewnętrzny, duchowy, emocjonalny, głód miłości, głód poważania, głód szacunku, zostanie w kimś zaspokojony. Zostanie zaspokojony. W kim? No w Jezusie, o czym się dowiemy zaraz, już żeśmy się zresztą dowiedzieli, bo On jest tym z nieba chlebem, który zaspokoi nasze pragnienia i głody. Lecz powiedziałem wam, że już widzieliście mnie, a nie wierzycie. No dalej nie wierzą, dalej swoje. On święte słowa, a oni moja krowa. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przychodzi do mnie, nie wyrzucę precz.
Czyli Jezus przygarnie każdego. Każdego, który prawdziwie przychodzi do Boga, szuka Boga. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest pobożnym człowiekiem, religijnym, szuka Boga, żyje tam Bożymi sprawami dla Boga może, to przyjdzie do Jezusa. Nie ma ludzi, którzy są pobożni, wierzą w Boga i nie przychodzą do Jezusa. Muzułmanie tak twierdzą, że oni są niesłychanie religijni, no bo rzeczywiście są. Tam wszędzie odprawiają modły na każdym rogu ulic, dywanik i Allahy do Mekki, pokłony. Są religijni, ale oni tak naprawdę nie przyszli do Boga, ponieważ nie przyszli do Jezusa. Bo zstąpiłem z nieba, nie żebym czynił swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. No, odwrotnie niż my. My żyjemy na tym świecie, żeby pełnić swoją wolę, nasze pragnienia, żeby wypełniać. Żyjemy dla siebie, nie dla Boga. Nie po to, żeby Bożą wolę wypełniać i Boży plan. Większość, wszyscy chyba w zasadzie żyjemy z takim egoistycznym sercem i egocentrycznym nastawieniem. Wszystko się ma kręcić wokół nas. Powiedzmy sobie to szczerze. Stańcie przed lustrem w łazience i powiedzcie sobie tak. Bo to jest pierwszy krok do tego, żeby cokolwiek się w waszym życiu zmieniło. Dzisiaj rozmawiałem z alkoholikiem, zadzwonił do mnie już trzeci raz. 2 lata temu spotykaliśmy się, już wtedy był alkoholikiem, miał problemy, ale nie takie wielkie jak dzisiaj. I chcieliśmy mu pomagać, przyszedł na 2-3 spotkania i potem zrezygnował. Nie odbierał telefonu, ślad się urwał. Dzwoni 2 dni temu w wielkich problemach z policją, z sądami, z pieniędzmi, no ze wszystkim właściwie problemy, z żoną, z rodziną. Jeszcze nie jest na bruku, jeszcze nie jest bezdomny, ale myślę, że to jest kwestią czasu. Wiecie co, no, pomyślałem sobie, że on jest tak jak ci ludzie. On po prostu dzwoni, chce pomocy, ale on nie chce wyjść z alkoholizmu, nie chce wyjść z tego grzechu, z tego związania, nie chce z tego wyjść. On chce pomocy, żeby mu pomóc rozwiązać problemy z policją, z sądami, z rodziną, z pieniędzmi. To tak, jak ja chętnie mu pomogę. Jeżeli ja mu pomogę, no to on wtedy pozbędzie się tych wszystkich swoich utrapień i problemów, które sobie napytał sam w ostatnim okresie czasu. No i będzie mógł spokojnie dalej pić i żyć tak, jak żył, niczego nie zmieniając. Właśnie nie o to Jezusowi chodziło. Nie o to Jezusowi chodziło, żeby ci ludzie sobie po prostu wygodnie żyli, niczego w swoim życiu nie zmieniając. Będąc dalej egocentrykami, zakręconymi wokół siebie. Niektórzy jeszcze mówią pozytywnie zakręconymi, tak? No, żeby tak jakoś nadać temu jakąś wartość. Jak się człowiek kręci wokół własnego pępka, to jest coś pozytywnego według świata. Ale nie według Jezusa i Słowa Bożego. Ty nie masz się kręcić wokół swojego pępka i samego siebie, tylko masz się kręcić wokół Boga. A Bóg zaspokoi wszelką twoją potrzebę i wszelkie twoje pragnienie, tak jak tu jest napisane wcześniej. Czytajmy dalej. A taka jest wola tego, który mnie posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wzbudził to w dniu ostatecznym. Po raz drugi Jezus mówi o życiu wiecznym. Że to za chwilę, jak się okaże, uszło ich uszu, leciało jednym, wyleciało drugim, nie zauważyli. Lecz Jezus mówi, że wszystkich, którzy należą do Niego, wzbudzi w dniu ostatecznym. Po co ich wzbudzi w dniu ostatecznym? No przecież nie do piekła i nie na sąd, skoro Mu zaufali. Oni pójdą do nieba. Nie będą sądzeni, tak jak cała reszta, tylko ci, którzy Jemu zaufali, pójdą do nieba, zostaną zbawieni. Spełnią się wszystkie ich pragnienia. Tam nie będzie chorób, łez, braku chleba, głodu, czy jeszcze jakichś innych tam utrapień i cierpień, ani alkoholizmu. Chociaż wierzę, że tam będziemy pili najprzedniejsze wino, jakie tylko jest możliwe. Takie jak w Kanie Galilejskiej, albo i lepsze. A taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jeszcze raz Jezus to powtarza. Dlaczego? Dlatego, że większość ludzi, którzy słuchają Jezusa i teraz też niektórzy z tych, którzy mnie słuchają oraz tych, którzy w ogóle wyłączyli w tym momencie, jak ja zacząłem mówić, już nie chcą słuchać, po prostu tego nie usłyszeli. Nie usłyszeli, po co Jezus przychodzi, że daje życie wieczne. On to drugi raz już powtarza. Bo ci ludzie nie słuchają. Oni się rozglądają, gdzie ten chleb, gdzie te ryby, gdzie tu jakieś żarcie dobre. Szemrali więc Żydzi przeciwko niemu, bo powiedział, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba.
I mówili, czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak więc on może mówić teraz, stąpiłem z nieba? To jest to właśnie. Jakby wam to powiedzieć? No, ja sam tego trochę doświadczam, tak? Bo tutaj uruchomiłem, to już jest 24 odcinek serii Czytamy Biblię ze zrozumieniem. No, zaczynamy od Ewangelii, bo to jest chyba najważniejsze, żeby dobrze zrozumieć Ewangelię i przesłanie Jezusa. No i od pierwszej strony aż do tutaj, 6 rozdziału, tłumaczę słowo po słowie. Przepraszam, niczego tutaj nie zmieniam. Wszystko tłumaczę tak, jak jest. Tak jak czytam, tak jak rozumie zwykły, normalny, prosty człowiek. Górnik z wykształcenia, no jestem inżynierem skromnym. No i pod moimi filmami ukazywały się takie napastliwe komentarze. A kimże ty jesteś, że ty tak sobie tłumaczysz, czytasz sobie Słowo Boże, jakbyś ty, nie wiem, księdzem był? Że ty nie jesteś księdzem. A masz ty jakieś seminarium duchowe chociaż skończone, albo przynajmniej jakiś kurs katechetyczny lub coś w tym rodzaju? No jak nie masz, no to ty nie masz prawa w ogóle. No możesz sobie tam w domu po cichu czytać, schowany za kontuarem, gdzieś tam se czytaj, ale nie tak publicznie, żebyś ty tutaj czytał i to wyjaśniał, objaśniał. To przecież nie masz do tego prawa, bo jesteś zwykłym górnikiem. No dokładnie tak mówili do Jezusa, tak? Że przecież jak ty możesz mówić tutaj nam, że z nieba stąpiłeś, że jesteś może jakimś prorokiem, jak my przecież znamy dokładnie, skąd ty jesteś. Jesteś z Nazaretu, znamy twojego ojca, znamy twoją matkę, twoich braci, twoich sióstr. Czyli, że jesteś zwykłym człowiekiem. A Jezus w odpowiedzi rzekł im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec mój, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Po raz trzeci już chyba, albo i czwarty, trzeci, Jezus powtarza, ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Cały czas ciągnie ludzi ku górze i mówi im o życiu wiecznym, a nie tylko tym chlebie, który im wczoraj rozmnożył, dał im do jedzenia i ryby, i chlebek. Okej, zaspokaja nasze potrzeby, ale oni się tylko na tych potrzebach koncentrują. Już nic więcej nie potrzebujemy. A Jezus im mówi, potrzebujecie zbawienia i życia wiecznego, bo ten chleb, który jecie, on wystarczy wam na dzień czy dwa. Potem znowu musicie zjeść tak przez całe życie, aż umrzecie. Każdy, kto je chleb, ten ziemski, w końcu umrze. Tak czy siak, tak jak umarli ci ojcowie na pustyni, którym Mojżesz dawał mannę z nieba. Oni szli przez 40 lat po tej pustyni, jedli tą mannę i przepiórki, mięsiwo, pieczyste oczywiście, mieli mniam mniam. Jedli to wszystko, mieli, Mojżesz im dawał. No i co? I zaległy ich trupy na pustyni. Nie wiem, czy ich grzebali, czy tam zaśmierdły. W każdym razie trupy zaścieliły pustynię. Bo większość z nich, zdecydowana większość z nich, nie doszła do ziemi obiecanej. Tak było z ludem Bożym. A jak jest z dzisiejszym ludem Bożym? No ta wiara jest taka jak tamtych ludzi. Daj nam mannę z nieba i chleba i przepiórek. Jezus ich namawia do tego, żeby oni nie burzyli się przeciwko Niemu, nie zmawiali się przeciwko Niemu. Wzajemnie się podburzają, czyli szemrają. Na pustyni też szemrali przeciwko Mojżeszowi. Mojżesz był wysłannikiem Bożym. No, niektórzy go tam może trochę uznawali za Bożego przywódcę, jakiegoś lidera, ale ciągle się przeciwko Niemu buntowali i szemrali. Tak i przeciwko Jezusowi szemrają, bo nie chcą Go uznać za Syna Bożego. Tak jak świadkowie Jehowy nie chcą Jezusa uznać za Syna Bożego. Chociaż uwaga, oni deklarują, że Jezus jest Synem Bożym. Ale kompletnie nie rozumieją, co znaczy być Synem Bożym. No bo Synem Człowieka, no ja jestem Synem Ojca, świętej pamięci już nie żyje, no ale mój Ojciec, wyobraźcie sobie, był człowiekiem. No i ja spłodził człowieka, ja jestem człowiekiem. Moja matka też była człowiekiem i spłodziła człowieka, ja też jestem człowiekiem. Jestem synem rodziców moich, którzy byli ludźmi. Syn człowieka jest człowiekiem. Syn Boży jest Bogiem. Oczywiście świadkowie tego nie rozumieją. Także jak widzicie, można proste rzeczy, bo to w sumie są proste rzeczy. I można tego nie rozumieć. Można mieć oczy całkowicie ślepe, zatkane na prawdę i uszy też. Nie słyszeć, nie widzieć. Prostych, oczywistych rzeczy. Bo zrozumienie tych prostych, oczywistych rzeczy daje tylko ingerencja Ducha Świętego. Jeżeli ktoś nie jest pod wpływem Ducha Świętego, Ducha Bożego, to nie może zrozumieć rzeczy duchowych, nawet tych najprostszych. Idźmy dalej. Nie żeby ktoś Ojca widział,
tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca. Czyli żaden człowiek nie widział Boga. No i to jest też napisane w Biblii. Na razie go nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Padlibyśmy trupem, gdybyśmy zobaczyli. Nawet Mojżesz nie widział Boga, tylko leżał plackiem z twarzą do ziemi, żeby nawet nie spojrzeć na Boga, bo by po prostu od jego blasku chwały umarł. Grzeszny człowiek. Człowiek, póki jest ciałem, Boga nie widzi. Ale okazuje się, że Jezus mówi o sobie, że ktoś widział Boga. Ma na myśli samego siebie. On jest od Boga i widział Boga, więc musi być Bogiem. No to jest jeden z takich przyczynków, że Jezus jest Bogiem, bo nie jedyny. Oczywiście świadkowie Jehowy tutaj będą znowu iść to też podważać. Ale takich miejsc jest więcej i oni wszystkie podważają. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Czwarty raz Jezus to powtarza. I jeszcze raz mówię, nie chodzi o wiarę, w sensie deklaracji, że ja wierzę w Jezusa, że jest taki człowiek, był na ziemi 2000 lat temu, postać historyczna, został zabity, ukrzyżowany i tak dalej. To nie o taką wiarę chodzi. Ten, kto wierzy Jezusowi, ufa Jezusowi, idzie jego śladami, za jego nauczaniem, nie lekceważy go, nie patrzy tylko do tej swojej michy z żarciem i konsumpcyjny styl życia i nic mnie nie obchodzi więcej. Ten człowiek ma życie wieczne. I nie ma jaśniejszego chyba zdania w Biblii niż to. Może są inne, ale do mnie to najsilniej przemawia. Mówię wam, i to jeszcze zaprawdę, Żydzi używali takiego słowa, no dla nas to jest, wydaje się, jakieś anachroniczne, staroświeckie, ale jak oni coś dwukrotnie poprzedzali zaprawdę i powtarzali dwukrotnie, to było super ważne, super, tak jakby ktoś dzisiaj przysięgał się na matkę, ojczyznę i wszystkie tam świętości możliwe, to właśnie było to. A więc Jezus mówi, że kto w Niego wierzy i idzie za Nim, ten ma życie wieczne. Ojcowie wasi jedli mannę na pustynię i pomarli. Co z tego, że ta manna z nieba spadała, tak jak ten wczorajszy chleb, już czerstwy był następnego dnia. Pamiętacie, 12 koszy okruszków i resztek pozbierali. Ale kto je ten chleb, musi codziennie jeść, a w końcu umrze. A to jest chleb, który z nieba zstępuje, aby ktoś, kto niego spożył, nie umarł. Czyli ci, którzy spożywają ten Boży chleb, a tym Bożym chlebem jest Jezus. No i teraz będzie najtrudniejsza jazda. Nie wiem, czy dam rady tłumaczyć to, bo to są znowu proste rzeczy, ale tak niesamowicie trudne dla ludzi, którzy nie mają Ducha Bożego, że nie są w stanie tego zrozumieć. Ale spróbujmy. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, mówi Jezus. Jeśli ktoś będzie jeść z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Sprzeczali się więc Żydzi między sobą, mówiąc, jak on może dać nam do jedzenia swoje ciało? Logicznie się sprzeczali. Bardzo logicznie. No, ludzie, którzy myślą tylko w sposób fizyczny i w sposób taki dosłowny, rozumieją słowa Jezusa, nie są w stanie zrozumieć tego, co Jezus teraz powiedział. Jezus więc powiedział im, zaprawdę mówię wam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie wypijecie krwi Jego, nie macie życia wiecznego. Piąty raz już mówi o życiu wiecznym. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja wzbudzę go w dniu ostatecznym. Szósty raz im mówi, że wzbudzi w dniu ostatecznym i że ma życie wieczne. Gdyż moje ciało prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, we mnie mieszka i ja w nim. Teraz można by się było zastanowić, dlaczego Jezus mówił tak dziwne słowa. Bo muszę przyznać, że te słowa, które powiedział, wcale nie są jasne dla ludzi, którzy nie są duchowymi ludźmi, tylko cielesnymi, fizycznymi i myślą w sposób cielesny i fizyczny, na tym poziomie przyziemnym, takim nieduchowym. Przecież gdybym ja był niewierzącym, a byłem kiedyś ateistą, to bym właśnie tak to rozumiał. No, kurczę, no co za bzdury gada, no, o spożywaniu ciała swego i krwi. Tak mówiłem, Żydom nie wolno było tego robić. Prawo nakazywało powstrzymać się od krwi zwierząt, które zostały tam ubite, zabite i nie wolno było. Mało tego, nie wszystkie mięso wolno było Żydom spożywać.
mięso na przykład wieprzowe było mięsem nieczystym i Żydom nie wolno było, to poganie jedli wieprzowiny, ale Żydzi absolutnie nie mogli tego robić. Więc tym bardziej nie mogli spożywać mięsa ludzkiego, no to byłby czysty kanibalizm. No. Przecież Jezus nie mógł wzywać ich do kanibalizmu, skoro sam przestrzegał prawa. Nie mógł ich wzywać do picia swojej krwi, skoro sam przestrzegał prawa. W ten sposób wzywałby do przestępstwa wobec prawa, czyli do grzechu. No, wydaje mi się, że to jest celowe ze strony Jezusa. Że on celowo mówił w taki sposób, który wywoływał zgorszenie, wywoływał konsternację i że on celowo szedł na zwarcie i jak gdyby konfrontację z tymi, którzy nie wierzyli. Jak gdyby chciał dokonać testu, przesiać i odsiać ludzi, którzy nie wierzyli w sposób biblijny, od tych, tak na przykład apostołowie i inni jeszcze uczniowie, którzy wierzyli w sposób biblijny. On chciał odsiać jednych i oddzielić jednych od drugich i nie mieć nic wspólnego z tymi, którzy udają tylko wiarę, a chodzi im tylko i wyłącznie o to, żeby mieć chlebek i rybki świeże na stole i ciepłe bułeczki. I chodzi im tylko o konsumpcyjny styl życia. To, jak już wcześniej powiedziałem, Ewangelię sukcesu. Ty nam wszystko dawaj, uzdrawiaj nas i krąż wokół nas, jak będziemy jakąś potrzebę mieli albo nas coś zaboli, ała, to ty zaraz przylecisz, uzdrowisz, zrobisz wszystko, stół zastawisz, a my będziemy sobie wygodnie i przyjemnie żyli, najlepiej na tapczanie z pilotem w ręku. Jezus chciał oddzielić i oczywiście będziemy się nazywali wierzącymi ludźmi, no bo przecież wierzymy. Jezus chciał oddzielić tych ludzi od reszty. Dlatego, to jest moja koncepcja, dlatego tak konfrontacyjnie mówił. Nie w sposób jasny, prosty i tak jak ja tutaj próbuję wam wytłumaczyć, ale myślę, że niewielu to zrozumie. W każdym razie nie ci, których Bóg swoim Duchem Świętym nie oświecił. Myślę, że ludzie wierzący to doskonale rozumieją. Ci, którzy są biblijnie wierzący, reszta tego prawdopodobnie nie zrozumie. Ale idźmy dalej. Wtedy wielu z jego uczniów po usłyszeniu tych słów powiedziało: twarde jest to słowo, któż je może słuchać? Pamiętajmy, że Jezus nie miał tylko tych 12 apostołów, ale jeszcze 72 innych uczniów, takich bardzo bliskich. No i jeszcze całą rzeszę, dość sporą, około 500 osób, które też były jego uczniami, tylko bardziej stacjonarnymi. Oni nie chodzili z nim wszędzie tak ta dwunastka, tylko jak na przykład Jezus gdzieś przyszedł do jakiejś miejscowości, to go serdecznie przyjmowali w swoim domu i gościli na przykład, nie? Czy tam słuchali jego nauczania, jak na przykład Marta i Maria i Łazarz, nie? Gorsząca to mowa, no jak można takie bzdety opowiadać? No co, mają wziąć te ciało, ugryźć, tak jak ja pokazałem wam na początku, żeby zjeść tą księgę, a iść i głosić, tak jak prymas Wyszyński napisał. No przecież nie o to chodzi, żeby zjeść tą księgę, wyrywać kartkę po kartce, drzeć, jeść i potem dopiero głosić. Przecież nie o to chodziło prymasowi. Chodziło o to, żeby zjeść to w sensie duchowym. No wiecie, no jak ktoś mówi o kimś, ktoś pożera książkę za książką, no to przecież wiadomo, że nie, to już by nie żył, bo jakby tak pożerał rzeczywiście fizycznie, no to przecież by się zatruł nawet tym papierem w takich ilościach. Znam takiego człowieka, bardzo go lubię, to jest mój zięć, który rzeczywiście pożera książkę za książką i no, czyta bardzo dużo. No zazdroszczę mu, no bo sam chciałbym tyle czytać, ile on czyta, bo to naprawdę rozszerza perspektywy umysłu i tak dalej. Ale wracając do tematu. Czyli nie o to chodziło Jezusowi, żeby pożerać jego ciało i popijać jego krwią. Ale ci ludzie tak to rozumieli. Bo też Jezus tak to fizycznie, dosłownie powiedział. I mogło to tak być zrozumiane przez ludzi, którzy nie mają ducha i nie rozumieją w sposób duchowy, tylko fizyczny, konsumpcyjny. Tak więc wielu jego uczniów, uwaga, właśnie, uczniów, czyli tych, którzy naprawdę nie mieli Ducha Bożego, bo tego nie zrozumieli. Można by było powiedzieć, no, takich przebierańców trochę, którzy udawali, może oni szczerze udawali, sami nie wiedzieli, że nie są uczniami. Im się wydawało, że jak oni idą za Jezusem, tam posłuchają kazania jakiegoś, pójdą do kościoła, no wtedy do synagogi, to się działo w synagodze akurat, posłuchają tam jakieś sakramenty, jakieś rytuały, odwalą
jakąś modlitwę może fajną, albo i nie fajną, ale powtarzającą się, wyklepaną. Oto oni są jego uczniami. A tu się okazało, że oni nie są jego uczniami, bo odeszli, zgorszyli się i odeszli. Jezus świadom w swym wnętrzu, że jego uczniowie z tego powodu szemrzą, powiedział do nich: to was gorszy, a co, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był wcześniej? Duch jest tym, który ożywia, a ciało nie pomaga. W innym tłumaczeniu na nic się nie zda. Słowa, które wam mówię, są duchem i życiem. A więc słowa, to co Jezus mówi do nas, to jest duch i życie. I jeżeli my za tym pójdziemy i będziemy pożerać Jego słowa, no dzisiaj zapisane są w tej księdze i nie radzę je znowuż, bo jeszcze raz to mówię, pożerać fizycznie, macie je pożerać, czytając, rozmawiając o tym, rozważając te słowo, medytując nad tym, tłumacząc te słowo innym i słuchając, jak inni wam tłumaczą, rozmawiać z ludźmi, czytać i tak, i żyć tym potem. To jest właśnie to pożeranie tego Słowa Bożego, które tutaj mówi, słowo jest duchem i życiem. Ale są spośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem wiedział od początku, kim są ci, którzy nie wierzą i kim jest ten, który go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie jest mu to dane od mojego Ojca. Więc ja się nie daję zwieść ludziom, że oni mówią, my jesteśmy ludem Bożym. My jesteśmy ludem Bożym, który tam wszystkie sakramenty ma, do kościoła nawet chodzi. Niektórzy od czasu do czasu, ale dalej się uważają za lud Boży. Ja się temu nie dam zwieść. Jeżeli ktoś jest Bożym ludem, to przyjdzie do Jezusa. Bo jeżeli to nie jest mu dane od Boga, żeby przyjść do Jezusa, to jest wynik testu jest taki, że nie jesteś prawdziwym ludem Bożym i człowiekiem Bożym. Musisz przyjść do Jezusa. Jeżeli nie przychodzisz do Niego, to nie jesteś od Boga. Od tego czasu wielu Jego uczniów zawróciło i więcej z Nim nie chodziło. Ja wierzę w to, że tutaj wielu wyłączy w tym momencie, a nawet już wcześniej wyłączyło i już nie słuchają mnie więcej. Ponieważ ja mówię wam prawdę. To samo, co Jezus mówił. Jego słowa. Ja nie chcę tutaj niczego dodawać do tego. Tłumaczę wam, jak to wyglądało wtedy i jak to wygląda dzisiaj. Jeżeli ludzie tego nie chcą słuchać, to właśnie są tacy jak tamci. Te tłumy odeszły. Tam było przecież 5000 mężczyzn, czyli kilkanaście tysięcy ludzi. Ilu było jego uczniów? Kilkudziesięciu, może kilkuset. Większość odeszła. Została ta dwunastka. Jezus powiedział wtedy do 12, czy i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Znowu, słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus odpowiedział im, czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? A mówił to o Judaszu, synu Szymona Iskorioty, bo ten miał zamiar go wydać, będąc jednym z 12. No, Judasz tutaj chyba jak do tej pory siedział cicho, tutaj w ogóle wcześniej nie jest o nim nic mówione, no ale wiemy też, że on był też jednym z tych wielu fałszywych uczniów, którzy tak naprawdę nie mieli w sercu Boga, ani nie chcieli mu służyć. Judasz trzymał trzos, sakiewkę, w sensie wspólne finanse, grupa dwunastka miała swoje finanse, pieniążki swoje, które no, na różne potrzeby. I Judasz był opiekunem tego, ale takim opiekunem, on się tak troskliwie tym opiekował, że podbierał te pieniądze. Mówi o tym Ewangelia, ja tego nie wymyśliłem. W innym miejscu możecie sprawdzić. Nie będziemy dzisiaj mówić o Judaszu. I ta dwunastka wiedziała, że życie wieczne jest w słowach Jezusa i według tego należy żyć. Nie pamiętam, gdzie to było, ale w każdym razie na jednym z soborów Kościół ustanowił tak zwaną transsubstancjację. To się tak naukowo nazywa, ale chodzi o przeistoczenie. No to jest to samo. Czyli, że w czasie Eucharystii ten opłatek zamienia się w prawdziwą krew i prawdziwe ciało Jezusa. Mnie osobiście wydaje się, nawet jestem przekonany, że nie następuje taka transsubstancja. Czyli przeistoczenie, że to jest prawdziwe ciało i krew. Dlaczego jednak Kościół to wprowadził dopiero w XII czy XIII wieku? Zważcie na to, że to nie było od samego początku, tylko gdzieś właśnie od średniowiecza. Wydaje mi się, że chodzi o to Kościołowi, żeby w pewnym sensie odwrócić uwagę od prawdy Słowa Bożego, a zwrócić uwagę na coś, co jest drugo- albo trzeciorzędne.
Trzeciorzędne jest to, czy to jest prawdziwe ciało i krew Jezusa. Bo tak właśnie myśleli ci ludzie, którzy tutaj odeszli i się zgorszyli. Zwróćcie uwagę, że ci, którzy źle rozumieli słowa Jezusa, że mają jeść Jego ciało i popijać Jego krew, ci, którzy źle to rozumieli, byli najbardziej zgorszeni i oni po prostu od razu odeszli. No, już nie chcieli tego słuchać, tej głupiej, twardej mowy, która po prostu jest gorsząca. Ło, obrzydliwe to jest. My nie możemy spożywać ani mięsa wieprzowego, ani ciała ludzkiego, tym bardziej, ani pić krwi. I odeszli. Więc ci, którzy źle rozumieją Jezusa, ci nie są Jego. I Kościół, ponieważ źle rozumie te słowa, moim zdaniem źle rozumie, prowadzi ludzi w złym kierunku. Bo ci ludzie, którzy przychodzą do Kościoła, są katolikami, przychodzą do Kościoła, wielu z nich właśnie tak myśli, jak to na tym soborze w 1215 roku ustanowiono, że skoro my w Komunii Świętej, w Eucharystii spożywamy prawdziwe ciało i pijemy prawdziwą krew, masz, mamy to, jesteśmy zbawieni. Przecież tu jest tak napisane i to Jezus kilka razy tutaj powtarza i wałkuje. Kto pije moją krew i spożywa moje ciało, ma życie wieczne. To my to robimy. No przecież w Kościele, w Eucharystii jest żywa krew i żywe ciało Jezusa. Transubstancjacja, przeistoczenie. Czyli my to robimy, czyli mamy życie wieczne. I tu jest cały ten gwóźdź programu. Tu jest całe to oszustwo. Nie macie życia wiecznego. Życie wieczne ma ten, kto się narodził na nowo. Kto przyjął to tak, jak Jezus tutaj to wytłumaczył. Chociaż właściwie on tego nie wytłumaczył. On to bardziej zagmatwał w pewnym sensie. Zagmatwał to dla ludzi, którzy są fałszywi, którzy nie są Jego. Natomiast dla tych, którzy są Jego, apostołów, to chociaż trudna mowa, ale w końcu to zrozumieli, bo poszli za Jezusem, a nie za tym jakimś religijnym rytuałem zwanym sakramentem, który ma niby dać im życie wieczne. Nie spożywanie ciała, nawet gdyby to było mięso, nawet gdyby to była krew, czy przepiórki tak na pustyni i manna, to nie to daje im życie wieczne, co oni wprowadzają do ust, przechodzi przez żołądek, a potem jest wydalane z organizmu. Nie to daje im życie wieczne. Choćby to nawet było prawdziwe ciało i prawdziwa krew. Bo gdyby rozumieć wszystkie słowa Jezusa, literalnie, dosłownie i fizycznie, no to przecież mamy rozmowę Jezusa z Nikodemem. No przecież to Nikodem, gdyby rozumiał to dosłownie, no to a na początku właśnie rozumiał dosłownie słowa Jezusa, który mówił mu, musisz na nowo narodzić się. Kto nie narodzi się na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego. Musicie się narodzić na nowo. Jezus mu to 3 razy powtarzał. I Nikodem na początku rozumiał to fizycznie i dosłownie. No jakże to? Cóż to za ciężka gadka? Ja mam wejść do łona matki mojej, nie wiadomo czy ona jeszcze żyła, ale powiedzmy, że tak, była już bardzo stara chyba, bo Nikodem już był dość wiekowym. Mam wejść do łona matki mojej i tam się na nowo narodzić, do nowego życia? No cóż to za bzdury. No i Nikodem przez długi czas nie rozumiał tego. A gdybyśmy tak do rozdziału 4 spojrzeli, na Samarytankę i rozmowę Jezusa z Samarytanką, to powiedział do niej Jezus, gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, który mówi do ciebie, daj mi pić, to ty byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Wody żywej tu jest napisane. I w 14. Lecz kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Ale woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ku życiu wiecznemu. Czyli Jezus sam siebie nazywa wodą żywą. Ewentualnie nakazuje też Samarytance, aby piła tą wodę i ona sama stanie się wtedy źródłem wytryskującej wody ku życiu wiecznemu. No przepraszam bardzo, no jeżeli my to mamy dosłownie rozumieć tak jeden na jeden, tak samo jak to Kościół rozumie z tą krwią i z tym ciałem, no to przecież powinniśmy nowy sakrament ustanowić. Sakrament wody żywej. No i przychodziłoby się, nie wiem, do ołtarza po tą wodę żywą, żeby ją tam pić. No i tak by to musiało wyglądać, gdybyśmy to rozumieli dosłownie. No przecież to jest metaforyczne sformułowanie, które oznacza, że Jezus jest tą wodą, która daje życie, ale nie jest wodą fizyczną. No nie wiem, jak to inaczej ująć, bo ja to rozumiem, ale ludzie, którzy są fizyczni, cieleśni, no niestety tak jak księża w kościele, oni tego nie chcą zrozumieć.
I pewne rzeczy tłumaczą jeden na jeden, ciało i krew, a tutaj tłumaczą to metaforycznie. Brak konsekwencji. Jeszcze lepiej widać ten brak konsekwencji, tak jak ja pokazałem na początku, kiedy zjadłem Biblię, kartki, ponieważ prymas Polski tak napisał, no zjedz, obyś zjadł, tak Ezechiel powiedział, zjadł tą księgę i szedł i mówił. No to zjadłem, widzicie, no ale efekt tego dosłownego rozumienia jest tylko taki, że mnie brzuch rozbolał. Albo kabaretowy. Na przykład, gdybyśmy, Jezus mówił o sobie, jestem krzewem winnym. No to co, on jest krzakiem z winogronami, które na nim rosną, czy jak? Mamy to dosłownie rozumieć? Albo kiedy mówi, jestem pasterzem. No, rozumiemy to. No, Jezus z zawodu był cieślą w zasadzie. Powiedział o sobie, że jest pasterzem, no to chyba skłamał. Ale przecież on to rozumiał metaforycznie. My jesteśmy owcami jego pastwiska, a on jest pasterzem. No przecież nie, że Jezus jest odziany jak pasterz z kijem chodzi, a my jak owce na czworakach beczymy. No chyba, że ktoś jest takim baranem, że tego nie rozumie, no to nie jest owcą, tylko baranem raczej. Albo słowa Jezusa, bo wielokrotnie to w Biblii jest w wielu przypowieściach czy w wielu miejscach coś, co jest powiedziane metaforycznie. Na przykład Jezus naucza, że jeżeli oko grzeszy twoje lub ucho lub ręka, parafrazuję te słowa, to odetnij albo wyłup te oko, które grzeszy, albo odetnij tę rękę, która grzeszy, bo lepiej dla ciebie, żebyś bez oka czy bez ręki wszedł do Królestwa Bożego, do nieba, do raju, niż żebyś był wrzucony do piekła ognistego z dwoma rękami i oczami. Tak w skrócie parafrazuję. To znaczy, że co? Że mamy znowu to rozumieć dosłownie jeden na jeden, tak jak to właśnie Kościół rozumuje w przypadku ciała i krwi, o którym Jezus tutaj mówi? No to wtedy wiecie, no ja, okej, okay, ale zacznijmy od księży. No niech księża zaczną i dadzą dobry przykład dobrego zrozumienia jeden na jeden, literalnego i niech sobie odetną wszelkie członki, które grzeszą. A już najbardziej mam na myśli te, których głośno tutaj nie chcę powiedzieć, bo sami się domyślacie, jakie to są członki, którymi księża grzeszą i musieliby sobie je odciąć w pierwszym rzędzie. Także widzicie, można z Ewangelii zrobić no, jakąś groteskę, jeżeli się to niewłaściwie rozumie, fizycznie, nie duchowo. Są rzeczy, które są powiedziane metaforycznie. I tak było to rozumiane do XIII wieku, do Soboru Laterańskiego II, jak mówiłem, w 1215 roku, gdzie ustanowiono ten sakrament Eucharystii jako przeistoczenie w rzeczywistą krew i ciało, czyli tak zwaną transsubstancjację. I to do dzisiaj wzbudza kontrowersje i duże kłótnie. Tutaj mamy nawet, że sprzeczali się między sobą Żydzi, mówiąc, jak może dać do jedzenia nam i tak dalej swoje ciało. No i do dzisiaj są te sprzeczki. Tym razem jednak nie między Żydami, ale pomiędzy stroną katolicką, a stroną protestancką, tak z grubsza można powiedzieć. No i z obu stron padają argumenty, zażarta dyskusja, obsesyjne wręcz trzymanie się swojego. No, z jednej strony protestanci podnoszą argumenty logiczne i teologiczne, z którymi się zgadzam w większości, z drugiej strony katolicy, którzy swoje argumenty, no, moim zdaniem niekonsekwentne. No, jednym z takich niekonsekwentnych argumentów jest to, na przykład te cuda eucharystyczne. Tak? To jest ewidentny brak konsekwencji, no bo tak, wiemy, że w Sokółce nastąpił niby taki cud eucharystyczny, potem on się powtórzył kilka lat później w Legnicy, więc są dwa takie. No, ten w Sokółce jest bardziej znany. Najpierw dano to do zbadania do jednego instytutu, który tam nie stwierdził jakiejś ludzkiej krwi czy DNA ludzkiego. Potem inny instytut chyba w Szczecinie się tym zajął i tam stwierdzono, że tam nie tylko jest ludzka krew, ale i ludzkie ciało mięśnia sercowego w stanie agonii. No nie wiem, skąd to instytut wiedział, skoro tamten temu zaprzeczył, a też jest naukowy, oba są naukowe, więc, ale załóżmy nawet, że jest tam rzeczywiście krew i ludzkie ciało. No dobra, no ale chwila, moment, no jeżeli rzeczywiście tam w Sokółce nastąpiła transsubstancjacja, czy przeistoczenie w żywe, czy w prawdziwe ciało i krew Jezusa, no to ja przepraszam bardzo, ale dlaczego to się nie dzieje w innych kościołach? Tylko w Sokółce akurat, no i w Legnicy. No przecież to jest kompletny brak konsekwencji. Już abstrahując od tego, jak bardzo to jest no, nielogiczne. No przecież
widać, słychać, czuć w smaku, w wyglądzie, że to nie jest ciało, tylko że to jest kawałek opłatka. Także tutaj jest w Kościele kompletny brak konsekwencji, jeżeli chodzi o akurat tę Eucharystię, ale tak mówię, te kłótnie, które już tam Żydzi toczyli, a dzisiaj protestanci z katolikami, to jest zwycięstwo diabła i szatana. Dlaczego? Dlatego, że czy jest ta transsubstancjacja, przeistoczenie, czy ono nie jest, czy jest tylko wyimaginowane, wymyślone przez Kościół, to jest sprawa drugo, a nawet i trzeciorzędna. Czy my w to wierzymy, czy nie? To jest sprawa trzeciorzędna, dlatego że najważniejszą sprawą nie jest kłótnia, czy tam jest ciało, czy nie jest ciało, tylko prawdziwą istotą problemu jest to, w jaki sposób osiągnąć życie wieczne. W jaki sposób mieć życie wieczne? Przecież Jezus, mówiąc o swoim ciele i swojej krwi, miał na myśli to, że jego ciało zostało ubiczowane, umęczone i przybite do krzyża za nasze grzechy. I on zmarł. Przelał swoją krew, świętą krew przelał za nasze grzechy. I to jest istotą rzeczy. Za nasze grzechy. Za czyje? No nie za wszystkich. Bo przecież niektórzy powiedzą, no zaraz, chwila, no ale żeby ktoś za mnie umierał, za moje grzechy, no ale ja nie mam grzechów, a przynajmniej nie aż takich, żeby trzeba było aż za nie umierać. No, nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem, nikogo nie okradłem. No może tam jakieś w szkole długopis ukradłem albo w biurze, a czasami jakieś niewinne kłamstewko, no ale nie, żeby zaraz za to trzeba było umierać. Ale wiecie, ja powiem tak, że największym grzechem nie jest to, że ktoś zabił czy zgwałcił, ale egoizm i egocentryzm. Że ja uważam, że mnie się wszystko należy, ja jestem w centrum wszechświata. Hedonizm, bieganie za swoimi sprawami, za swoimi przyjemnościami, za tym, żebym ja wszystko miał. I tylko takiego człowieka postawić, na przykład na Ukrainie, i on będzie strzelał i zabijał innych ludzi. Oczywiście w obronie własnej, czy tam swojej ojczyzny, czy jeszcze jakichś tam innych ideałów. Przecież z jednej i z drugiej strony, kiedy jest wojna, są tacy zwyczajni ludzie. Strzelają do siebie, zabijają, mordują, gwałcą, kradną i jeszcze inne gorsze rzeczy robią. Przecież to nie Putin jedzie na czołgu i tam przeciwko Załęskiemu, a do tego jeszcze na trzecim czołgu dołącza się Łukaszenka. Oni siedzą w gabinetach, popijają swój szampan markowy, cieszą się, zacierają ręce, ale giną zwyczajni ludzie, którzy są zwykłymi, normalnymi ludźmi, którzy nikogo w życiu nigdy nie zabili, nie zgwałcili i nie okradli, a tam się zabijają. Oczywiście w obronie i tak dalej, ojczyzny i tam wielkie wzniosłe słowa. Takie rzeczy ci ludzie to robią. I tak samo było w czasie II wojny światowej. Przecież Niemcy byli niby to kulturalnym i chrześcijańskim narodem. Inne narody też są kulturalne i chrześcijańskie, a przecież zginęło 60 czy 70 milionów ludzi, którzy wzajemnie się mordowali. Tak właśnie działa egoizm. Moje ja jest na wierzchu. Bóg jest odsunięty na dalszy plan. W naszym życiu może nie widać tego tak bardzo, więc wielu ludzi powie, no nie jestem winien niczyjej krwi, a więc no, Bóg nie powinien mnie tak karać i tak dalej, bo jest napisane, że karą za grzech jest śmierć. Jezus, istotą Ewangelii jest to, że Jezus swoje ciało wydał na śmierć, choć był niewinny, nie miał żadnego grzechu, nikt mu nic nie jest w stanie i nie był w stanie udowodnić i przelał swoją krew właśnie za nas, czyli to my powinniśmy być na tym krzyżu, to jest nasze miejsce tam, a On zajął nasze miejsce i pozwolił nam, pozwala nam w swojej łasce zająć swoje miejsce, bo ci, którzy w to uwierzą i to przyjmą, zostaną zbawieni i zostaną na życie wieczne zbawieni do nieba, zabrani do nieba, a więc my zajmujemy miejsce należne Jezusowi, szczęście wieczne, chwałę wieczną, radość wieczną, wieczną emeryturę, no ale nie tak jak dzisiejsi emeryci, tylko w szczęściu, w zdrowiu i tak dalej. A Jezus wziął na siebie nasze grzechy i karę za tą grzechy On poniósł. I to jest istotą Ewangelii. I ten, do którego to dotrze, do jego umysłu i do jego serca i powie na kolanach, Panie, przebacz mi moje grzechy, bo rzeczywiście ja jestem grzesznikiem, który tam powinien umrzeć na krzyżu, a Ty wydałeś swoje ciało i przelałeś swoją krew i ktoś, kto się tym żywi,
na co dzień tą świadomością, umysłem, sercem, Słowem Bożym, ten ma zbawienie. I o to chodziło Jezusowi, który mówił o karmieniu się swoją krwią i swoim ciałem. O to właśnie mu chodziło. Wiem, większość ludzi tego nie zrozumie. Twarde to słowa powiedzą, albo głupoty znowu i tak dalej. No, dla pogan, ateistów, Ewangelia jest głupotą, z której się śmieją najczęściej. Więc oczywiście ten śmiech zamieni się w płacz i zgrzytanie zębów na samym końcu. No, ja też już kończę, bo dzisiaj było wyjątkowo długo, ale to jest taki wyjątkowo prosty i oczywisty temat, a takie tematy są najtrudniejsze do zrozumienia dla ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego, nie myślą w sposób duchowy, tylko myślą w sposób fizyczny. Tak jak myślał długo Nikodem, tak jak myślała przez jakiś czas Samarytanka, aż się nawróciła, Nikodem też się nawrócił, wiemy, że to zrozumiał. Tak jak też i uczniowie na początku rozumieli wiele rzeczy, ale pytali Jezusa, jak mają rozumieć tą czy tamtą przypowieść. Pytali, my też możemy pytać, mamy to wszystko napisane, wystarczy przeczytać, pochylić się nad tym, pomodlić się i zrozumieć. Jeżeli szczerze chcesz to zrozumieć, to przez Ducha Świętego to zrozumiesz. I pamiętaj, od jedzenia i picia, nawet gdyby to było mięso Jezusa i Jego krew byś ją popijał, nie będziesz miał z tego życia wiecznego. Nie daj się oszukać. Życie wieczne jest tylko przez twoją wiarę, czyli zaufanie w to, że Jezus powiedział o tobie prawdę, że musisz się narodzić na nowo, nawrócić się i pokutować. Od tego zacznij, od pokuty. Przyznaj, że Jezus ma rację, kiedy mówi o tobie, że jesteś grzesznikiem godnym krzyża, godnym tego, żeby umrzeć za swoje grzechy. Ale Jezus umarł za ciebie. I jeżeli to przyznasz, to jest właśnie wstęp do tej biblijnej wiary, o której mówi Jezus. Ciało na nic się nie zda i tak umrze. Choćbyś nie wiem, jakie najlepsze mięso Jezusa żarł i pił najlepszą Jego krew, to ciało na nic się nie zda. Duch, Słowo Boże jest tym życiem, które jest ku wieczności i prowadzi ku wieczności, a nie to, co ty zjesz i wypijesz. Choćbyś to nawet przy ołtarzu zjadł i wypił. Nie oszukuj się, z tego nie ma życia wiecznego. Nawróć się i przyjdź do Jezusa i przyjmij Go jako swojego Pana, Zbawiciela, pokutuj ze swoich grzechów i żyj w inny sposób niż do tej pory. Szczęść Boże! Zobaczysz Jezusa.